Pierwsza zasada termodynamiki jest zasadą, którą niektórzy uważają za zasadę zachowania energii dla procesów, w których bierze udział ciepło dostarczone do układu albo ciepło odprowadzone od układu. Natomiast pierwsza zasada termodynamiki nie mówi nic o tym, jaki jest kierunek przebiegu zjawisk. To dopiero wyjaśnia druga zasada termodynamiki. Przypomnijmy sobie, jak się definiuje ciepło i jak to ciepło zależy od, czy też nie zależy od rodzaju procesu. Otóż ciepło to jest forma wymiany energii na poziomie, forma energii, która wiąże się z wymianą właśnie energii na poziomie cząsteczkowym. I teraz pokazaliśmy sobie wcześniej, że ilość ciepła doprowadzonego i odprowadzonego, czy też odprowadzonego z układu, zależy od tego, w jaki sposób przebiega proces i zależy też od reżimu temperatur. W odcinku 77 pokazaliśmy sobie, że praca również zależy od rodzaju procesu termodynamicznego. Dla różnych procesów przebiega w taki sposób, że ta praca będzie większa lub mniejsza, mimo że stan początkowy i stan końcowy jest taki sam, czyli analogicznie jak to ma miejsce w przypadku ciepła. No i teraz, pomimo to, że ciepło zależy od rodzaju procesu i praca wykonywana przez lub nad układem zależy od rodzaju procesu, to okazuje się, że różnica między tymi dwiema wielkościami nie jest zależna od rodzaju procesu termodynamicznego i to jest treścią pierwszej zasady termodynamiki. Ta różnica zależy tylko od początkowego i końcowego stanu układu, czyli wyobraźmy sobie, że mamy pewien stan początkowy, który jest scharakteryzowany poprzez ciśnienie, objętość i temperaturę. Tutaj zaznaczone na wykresie PV to jako punkt A. I podążamy do tego stanu końcowego, który tu został oznaczony jako B, po różnych drogach. Jedna droga to może być taka droga, która realizuje różne procesy, które tutaj są obrazowane jako ten wykres PVT na górze i może to również odbywać się w inny sposób. I wiemy, że i ciepło, i praca realizowana w każdym z tych procesów będzie miała inne wartości, ale właśnie różnica między tymi wielkościami nie będzie zależała od tego, jaki jest proces, tylko będzie zależeć od tego, jaki jest stan układu w tym miejscu i w tym miejscu. I ta różnica tych dwóch wielkości, ciepła i pracy, nazywa się zmianą energii wewnętrznej. A więc różnica między ciepłem dostarczonym do układu, a pracą wykonaną przez układ, zależy tylko od tego, jaki jest stan początkowy i stan końcowy. I mówimy w związku z tym, że ta funkcja, dla której zmiana zależy tylko od stanu początkowego i końcowego, czyli też ta funkcja zależy od początkowego i końcowego stanu, a nie od historii tego układu, jest nazywana funkcją stanu, bo ona zależy tylko od stanu układu. Taką funkcją stanu również dla zjawisk w mechanice w przypadku siły grawitacji jest energia potencjalna, bo ona też zależy tylko od stanu układu, zależy od tego, gdzie cząstka znajduje się w chwili początkowej i gdzie znajduje się w chwili końcowej. A więc to też jest funkcja stanu. Dla tej funkcji stanu jest zarezerwowane takie oznaczenie, że zmiana funkcji stanu to jest różniczka zupełna. I tutaj po raz pierwszy, pomimo że wykładów, w których omawialiśmy pracę i ciepło, było już wcześniej dużo, to jednak jest to pierwszy wykład, w którym rozróżniłam zmianę dla tej funkcji stanu i zmianę dla funkcji, które nie są funkcjami stanu. Ciepło i praca zależą od rodzaju procesu, więc ich różniczka nie jest różniczką zupełną. Jedynie różniczka funkcji stanu jest różniczką zupełną. W związku z tym, że to jest różniczka zupełna, no to w postaci całkowej na pewno możemy zapisać, że zmiana energii wewnętrznej to będzie energia wewnętrzna na końcu minus energia wewnętrzna na początku, ale delta Q i delta W będziemy musieli liczyć w ten sposób, że będziemy całkować, jeśli tylko ciepło właściwe albo ciśnienie będą zależne od parametrów układu. W skali mikroskopowej
jeśli przyjrzymy się temu, co się dzieje w środku gazu, z czego on się składa, czy jakiegokolwiek innego układu termodynamicznego, to w skład energii wewnętrznej wchodzi cała energia mechaniczna, czyli energia kinetyczna ruchu cząsteczek oraz energia potencjalna wzajemnego oddziaływania. Pokażemy sobie, że jak to jest gaz doskonały, to ta energia ogranicza się tylko do energii kinetycznej. A więc jeśli wyobrazimy sobie, że mamy szklankę z wodą i ta szklanka z wodą jedzie na wózku w polu grawitacyjnym ziemskim, to energią wewnętrzną będzie tylko energia drgań cząsteczek i wzajemnego oddziaływania w obrębie szklanki, a nie będzie nas interesowało to, że szklanka jedzie na wózku i że porusza się w polu grawitacyjnym ziemskim. Tych energii kinetycznej i potencjalnej nie będziemy brać pod uwagę, rozważając energię wewnętrzną. Pokażemy teraz, jak wygląda energia wewnętrzna gazu doskonałego. Jeśli mamy do czynienia z gazem doskonałym, to w skład tej energii wewnętrznej będą wchodzić tylko energia kinetyczna ruchu postępowego i obrotowego. Jeśli to jest gaz monoatomowy, to będzie to tylko energia kinetyczna ruchu postępowego. Jak to jest gaz, w którym występują cząsteczki, to jeszcze pojawi się ruch obrotowy i może się pojawić ruch drgający. I dotyczy to tylko cząsteczek znajdujących się w układzie. Jeśli weźmiemy pod uwagę proces izochoryczny, to dla procesu izochorycznego z pierwszej zasady termodynamiki wynikać będzie, że ponieważ dla procesu izochorycznego to jest proces, w którym objętość się nie zmienia, to praca wykonywana jest równa zero, bo praca to jest ciśnienie razy zmiana objętości. Przy zmianie objętości równej 0, praca jest 0, czyli dla procesu izochorycznego zmiana energii wewnętrznej to jest równa ilości ciepła doprowadzonej podczas takiego procesu. A więc jeśli skorzystamy z tego równania i wiemy, że ilość ciepła doprowadzona do układu, jeśli materię wyrażamy w ilościach moli, to jest liczba moli razy ciepło molowe przy stałej objętości, bo interesuje nas proces izochoryczny, razy dt, to energia wewnętrzna to będzie właśnie tylko funkcją tej zmiany temperatury i ciepła molowego. Jeśli teraz będziemy chcieli policzyć tą energię wewnętrzną i założymy, że dla T równego 0 ona jest równa 0, no to wtedy energia wewnętrzna będzie równa całce z N CV dt. I teraz dla gazu doskonałego ta pojemność molowa jest stała, niezależna od temperatury, czyli to jest N razy liczba moli razy pojemność molowa i razy pojemność cieplna, pojemność molowa, przepraszam, nie pojemność cieplna, tylko pojemność molowa i razy temperatura. A więc energia wewnętrzna gazu doskonałego zależy tylko od temperatury gazu, nie zależy od żadnego innego czynnika. Jak wygląda teraz energia wewnętrzna i w różnych procesach termodynamicznych i jakie są relacje między ciepłem i pracą, jeśli bierzemy pod uwagę pierwszą zasadę termodynamiki. A więc pierwsza zasada termodynamiki została tutaj jeszcze raz przepisana. Zmiana energii wewnętrznej to jest ciepło, które zostało doprowadzone do układu, minus praca wykonana przez układ. Rozważmy proces adiabatyczny. Ciepło nie jest przekazywane do otoczenia, ani nie jest przekazywane do układu, czyli nie ma wymiany ciepła z otoczeniem. Jak jest proces adiabatyczny, to delta Q jest równe 0 i otrzymujemy zmianę energii wewnętrznej równą minus delta W. Czyli jak ciepło nie jest doprowadzane ani odprowadzane, to zmiana energii wewnętrznej odbywa się kosztem pracy wykonywanej przez gaz. Jeśli ta praca jest dodatnia, to temperatura układu spada, jeśli to jest proces, który dotyczy gazu doskonałego, bo zmiana energii wewnętrznej będzie ujemna, a zmiana energii wewnętrznej ujemna w gazie doskonałym oznacza, że temperatura spadnie. Jeśli to jest proces izochoryczny, to mamy do czynienia ze stałą objętością. Jak stała objętość, to zmiana energii wewnętrznej jest równa ciepłu doprowadzonemu do układu. Z tego korzystaliśmy przed chwilą, wyprowadzając równanie na energię wewnętrzną w gazie doskonałym. I dalej,
jeszcze jeden proces, który na tym slajdzie jest przedstawiony, jeżeli mamy sytuację, że proces jest cykliczny. Proces cykliczny oznacza, że wracamy do punktu wyjścia. Jak wracamy do punktu wyjścia, to oczywiście zmiana energii wewnętrznej jest równa zero. Jak tę zmianę energii wewnętrznej postawimy do tego równania, to otrzymamy równanie, które tu jest zapisane na dole, że ciepło jest równe pracy doprowadzonej, jest równe, doprowadzone ciepło jest równe zdolności układu do wykonania pracy, czyli całe ciepło doprowadzone do układu jest wykorzystywane właśnie na wykonanie pracy, co zresztą jest ważne z punktu widzenia silników cieplnych i będziemy o tym mówić w kolejnym odcinku. Dalej, jakie jeszcze procesy mogą być? No, proces izotermiczny oczywiście, to jest proces, kiedy temperatura jest stała. Jeśli to jest proces izotermiczny, to wtedy oczywiście, jeśli on dotyczy dowolnego ciała czy dowolnego gazu, no to wtedy całe równanie musi zostać przepisane, że żaden człon nie znika. Jeśli to jest gaz doskonały, to oczywiście zmiana energii wewnętrznej jest równa zero i wówczas mamy równanie delta Q równa się delta W. Kolejny proces to jest izobaryczny, jak jest stałe ciśnienie. Wspominałam o nim już w poprzednim odcinku. To jest sytuacja, kiedy na przykład coś pieczemy czy smażymy. No, generalnie jak wykonujemy jakieś właśnie, jak gotujemy to bez jakiejś pokrywki, nie w naczyniu, które z naczyniem pod wysokim ciśnieniem, nie zamkniętym, to wtedy mamy do czynienia właśnie z procesem izobarycznym, a więc jest on powszechnym procesem, z którym stykamy się na co dzień, można powiedzieć. Jak jest stałe ciśnienie, żaden człon nie znika. Zmiana energii wewnętrznej to jest równe delta Q minus delta W. No i wtedy oczywiście mamy taką sytuację, że musimy liczyć wszystkie wkłady od ciepła i od pracy, żeby policzyć zmianę energii wewnętrznej. Wreszcie może być proces, który nazywa się swobodnym rozprężaniem, wtedy kiedy gaz nie wymienia ciepła z otoczeniem, jest to proces adiabatyczny, ale również nie wykonuje żadnej pracy. Jak nie wykonuje żadnej pracy, no to oczywiście ciepło jest równe zero, praca jest równa zero, no to i zmiana energii wewnętrznej musi być równa zero. Na zakończenie jeszcze, skoro już znamy pierwszą zasadę termodynamiki, to możemy wyprowadzić sobie równanie, które opisuje proces adiabatyczny gazu doskonałego, czyli taki proces, który odbywa się bez wymiany ciepła z otoczeniem. A więc zapiszmy sobie ten proces, korzystając z pierwszej zasady termodynamiki. Wiemy, że wówczas zmiana energii wewnętrznej jest równa minus pracy wykonanej przez układ. Ta zmiana energii wewnętrznej to jest dla gazu doskonałego, jak sobie pokazaliśmy wcześniej, liczba moli, ciepło molowe razy dt. I to jest równe z drugiej strony pracy ze znakiem minus, pracy, którą wykonuje gaz, czyli minus p razy dv. Drugie równanie, które nam będzie potrzebne, żeby ten proces opisać, to jest równanie stanu gazu doskonałego, które zróżniczkujemy. A więc PV równa się NRT, różniczkujemy obydwie strony, to jest PV zróżniczkowane, to jest PDV plus VDP i prawa strona NRT zróżniczkowane, N stałe, R stałe, różniczka DT. I teraz z tego równania policzmy sobie, z równania pierwszego policzmy sobie NDT. Jak policzymy NDT, to będzie minus PDV przez CV i to NDT podstawiamy do drugiego równania. Czyli na prawą stronę modyfikujemy, lewa pozostaje bez zmian, a zamiast NDT wstawiamy, że to jest minus PDV dzielone przez ciepło molowe przy stałej objętości. No i teraz to równanie tylko przeorganizujemy i otrzymujemy następujący wynik. Ciepło molowe przy stałej objętości plus stała gazowa przez to ciepło razy dV przez V równa się minus dP przez P. I dalej z tego równania możemy po scałkowaniu otrzymać następujący rezultat.
CV plus R to jest pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu. Pokażemy to sobie na kolejnym, podczas kolejnego odcinka. Dzielone przez CV to się nazywa, ten współczynnik nazywa się współczynnikiem kappa. On tu jest oznaczony właśnie, przepraszam, to jest współczynnik gamma. I teraz, jeśli chcemy to rozwiązać to równanie, no to całkujemy obydwie strony, czyli całka z dv przez v to jest logarytm z v końcowego przez v początkowe i całka z dp przez p to jest logarytm z p końcowe przez p początkowe. Czyli to równanie możemy zapisać w innej postaci, rezygnując z tych logarytmów, przekształcając odpowiednio, że to jest ciśnienie początkowe razy v początkowe do potęgi gamma równa się ciśnienie końcowe razy objętość końcowa do potęgi gamma. Czyli generalnie równanie stanu gazu doskonałego, które spełnia równanie adiabaty, to jest ciśnienie razy objętość do potęgi gamma, gdzie gamma jest równe CV plus R przez CV i zawsze jest, jak widać z powyższego, większe od jedności, jest stałe, czyli P razy V do gamma jest stałe. Możemy to równanie jeszcze inaczej zapisać, korzystając z relacji, które obowiązują dla stanu, dla gazu doskonałego, czyli na przykład wyrazić zamiast w tym równaniu przez ciśnienie i objętość, to przez temperaturę i objętość. I wtedy temperatura i objętość do potęgi gamma minus 1 będzie równe stałej wartości. Rozważmy następujące dwa przykłady zastosowania pierwszej zasady termodynamiki. Zapiszmy ją jeszcze raz. Zmiana energii wewnętrznej to jest ciepło doprowadzone do układu minus praca wykonana przez układ. A więc zmiana energii wewnętrznej może nastąpić dzięki temu, że do układu doprowadzimy ciepło, albo też, że wykonamy makroskopową pracę nad układem, czy też układ wykona pracę. A więc jako pierwszy przykład rozważmy szybkie pompowanie koła rowerowego. Układem termodynamicznym będzie powietrze, które znajduje się w pompce, w tym kole, dętce. I teraz nie doprowadzamy ciepła z zewnątrz. I co się dzieje? Otóż my wykonujemy pracę. Jeżeli my wykonujemy pracę, to znaczy, że ta praca wykonana przez gaz jest ujemna, czyli minus minus daje plus, a więc zmiana energii wewnętrznej jest dodatnia. Powietrze w dętce ogrzewa się. A dalej rozważmy powietrze uciekające z balona, który wyjściowo został napompowany i nagle go przekuwamy. Układem termodynamicznym jest powietrze w balonie. I teraz, ponieważ nie ma wymiany ciepła z otoczeniem, proces szybko przebiega, jest to proces adiabatyczny, delta Q jest równe 0. Teraz praca, jaką wykonuje gaz, jest dodatnia, zostaje znak minus, a więc minus delta W. Praca wykonana przez gaz jest dodatnia, ale minus delta W skutkuje w zmianie energii wewnętrznej ujemnej. Temperatura tego powietrza w balonie maleje. I tyle, jeśli chodzi o pierwszą zasadę termodynamiki, chciałam Państwu przedstawić w tym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę.